Szkoła Baczność. Wspominamy rok 1791 i ważne wydarzenie z dnia 3 maja. Przenieśmy się na kilka chwil do tamtych lat. Źle się dzieje w ojczyźnie. Polska zmaga się z trudnościami politycznymi, ekonomicznymi i zacofaniem gospodarczym. Państwa ościenne, Rosja, Prusy i Austria, starają się wykorzystać trudną sytuację Polski i zagarnąć jej ziemię. Doprowadziły już do pierwszego rozbioru Polski w 1772. Samowola magnatów pogarsza fatalną sytuację kraju. Magnaci nie chcą zrezygnować ze swoich odwiecznych praw, nie dopuszczają do zmian. Nie czynią też nic, aby uchronić Polskę przed kolejnymi rozbiorami i pobudzić rozwój gospodarczy. Z obojętnością patrzą na nędzę przeważających masludu,
i upadek Rzeczypospolitej. Cechuje ich samouwielbienie, gnuśność i brak odpowiedzialności za dobro kraju. Konieczne są reformy, które uchroniłyby Polskę przed całkowitym upadkiem. Tak dalej być nie może, aby ci, których obchodzą tylko własne, prywatne sprawy, mogli rządzić państwem. Jednakże są w Polsce ludzie mądrzy, światli, kochający gorąco ojczyznę. To patrioci, którzy rozumieją potrzebę reform. Wśród nich jest Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i wielu innych. Ci ludzie obradują w Sejmie czteroletnim, uchwalają zmiany w prawie polskim. Chcą zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa prowadzące Polskę do zguby i wprowadzić takie, które umożliwią rozwój kraju. W tajemnicy przygotowują ważną dla kraju rządową ustawę, która położy kres zacofaniu. Spieszą się, by ją uchwalić. Wspieraj król Stanisław August Poniatowski. Dnia 3 maja 1791 roku w sali sejmowej na Zamku Królewskim rozpoczynają się obrady. Wszyscy mieszkańcy stolicy zbierają się wokół zamku, gdyż stolicę obiegły pogłoski, że w tym dniu ma się stać coś nadzwyczajnego, co dotyczyć będzie przyszłości Polski. Na coś czekają. Niecierpliwią się. Sejm ma uchwalić nowe prawa, nową ustawę dla Polski, pierwszą w historii Europy, a drugą w świecie konstytucję. Popatrzcie i wy, co tam się dzieje. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej otwieram posiedzenie dotyczące przyjęcia lub odrzucenia ustawy rządowej. Kto chce się wypowiedzieć, niech zabierze swój głos. Mości panowie, szanowny marszałku, róbmy ustawę, róbmy ją dzisiaj. Tak, tak, śpieszmy się, uchwalmy konstytucję. Panowie posłowie, nie zwlekajmy. Głosujmy. Najjaśniejszy królu, zaklinam was, przyjmij konstytucję. Proszę, abyś pierwszy wykonał obywatelską przysięgę, a my posłowie pójdziemy za twoim przykładem. Naród czeka. Królu, głosujmy! Królu, głosujmy! Nie zgadzam się! Jestem przeciw! Weto! Wielka ma zawitać zmiana, wolność, lecz wszyscy też w równej mierze Polsce winni służyć szczerze. Kto za tym, niech głos swój poda. Zgoda! Zgoda! Niechaj żyją wszystkie stany, byle razem ramię w ramię. A wszystko zło się przełamie, królu głosujmy! Komu dobro Rzeczypospolitej leży na sercu, kto chce szczerze zbudzić ojczyźnie, niech odda swój głos. Panowie posłowie, zagłosujmy razem za wolnością i równością. Zjednoczmy się dzisiaj, pamiętajmy, w waśni zguba, siła w zgodzie.
Mości marszałku, czyń zatem swoją powinność. Doprowadźmy dzieło do końca. Czy jesteście za zniesieniem liberum veto? Zgoda! Czy jesteście za dziedzicznością tronu? Zgoda! Czy jesteście za rozszerzeniem uprawnień mieszczan? Zgoda! Czy jesteście za zwiększeniem liczebności wojska? Zgoda! Mości królu, twoja kolej. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, ja, Stanisław August Poniatowski, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, niniejszą konstytucję uchwalam. Wiwat król! Wiwat konstytucja! Wiwat wszystkie sary! Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie ze mną do kościoła wykonać tę samą przysięgę.
zbratana ludność Warszawy długo świętowała to ważne dla narodu wydarzenie. W przyjętej konstytucji każdy widział nadzieję na ocalenie ojczyzny. Wieść o nim rozniosła się po całej Polsce. Naród ciesząc się, recytował wiersze i śpiewał piosenki. Przystroiły się wiosennym kwieciem nasze pola i łąki zielone. Pieśnią swoją radosną, beztroską rozśpiewał się w górze skowrony. Pachnie ziemia wonią polnych kwiatów, cała świeżą zielenią słowita. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. 3 maja. Wojsko idzie drogą, aż ulica od ich kroków drży. 3 maja, łopoczą sztandary, idzie wojsko, raz, dwa, trzy. Niech żyje majowa rocznica, woła z dzieci radośnie grześ mały. Sztandar dumnie na wietrze powiewa, a na nim orzeł biały. Zgoda sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za swych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie, życie swoje łożyć będzie. Wiwat Sejm i naród cały, dziś na nieba żywot dały. Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Mieszczanom zaś nadała nowe prawa, które częściowo zbliżały ich do przywilejów szlachty. Wprowadzone przez nią zmiany w prawie polskim były ostatnią próbą ocalenia zagrożonej ojczyzny. Przetrwała w pamięci Polaków jako ukoronowanie starych patriotów o uratowanie niepodległości i wolności ojczyzny. Do dzisiaj stanowi dumę Polaków z jej osiągnięć i otoczona jest należytą czcią i szacunkiem. Jej rocznicy poświęciliśmy to przedstawienie. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 3 maja obchodzimy święto państwowe.
chciałbym bardzo serdecznie podziękować szczególnie małym artystom, jeśli się nie pomylę, to chyba Oli, Asi, Hubertowi i Przemkowi. Oni pokazali nam... Ale jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Dziękuję nauczycielom za przygotowanie tej akademii. Bo jak ważne w życiu każdego Polaka są rocznice, to myślę, że nie będę przypominał. Wiemy, że na tożsamości, na patriotyzmie budowane jest każde państwo. Na szacunku do symboli narodowych, na miłości do ojczyzny. I ważne, żebyśmy potrafili tą historię przedstawić, ale żebyśmy także ją znali. Bo chociażby znajdziemy się gdzieś kiedyś może na ulicy, będzie przeprowadzana jakaś sonda i warto by było wiedzieć, jaką rocznicę świętujemy. Bo tak do końca może nie jestem przekonany, czy wszyscy wiedzą, po co dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. Jeśli dobrze pamiętam, to jutro osoby chętne mogą się zgłaszać i wpisać test na temat Konstytucji 3 maja. Czyli jeszcze można przychodzić do pani Renaty bodajże i do pani Bożeny i się zapisywać. To tak co najmniej z tych ogłoszeń widziałem w klasach.